Urodzony w Białymstoku z bułgarskimi korzeniami. Od ćwierć wieku tworzy zespół Sarakina. Jacek Grekow o swojej muzyce i koncertowaniu. Muzyka przede wszystkim bałkańska, wyspecjalizowany nurt muzyczny, bazujący na folklorze bałkańskim, ale jakby muzyka autorska, improwizowana, która daje jakby możliwość samorozwoju i drogi bez końca. Gdy się przyjeżdża na Bałkany, mózg się przełącza w jakąś inną przestrzeń, a poza tym to i słońce, i klimat, i muzyka, i rytmy, kuchnia, wszystko. Utwory Sarakina są bardzo różnorodne. Gramy utwory czysto instrumentalne, które jakby dają możliwości wyrażenia się instrumentalistą. Mamy też utwory wokalne, gdzie główną część jakby śpiewa wokalistka. I te utwory są bardziej oryginalne, więcej w nich oryginalności Bałkan. W utworach instrumentalnych więcej muzycy dodają od siebie do tej muzyki. To jest ciekawe, że grając tą muzykę, przynajmniej dla mnie nie ma końca, mogę grać następnych 25 lat i w każdej płycie, której nagraliśmy, gdzieś tak co 4 lata nagrywaliśmy, też widać jak zespół się rozwijał, jak grał na początku, jak gra teraz. Jest to bardzo duża różnica i myślę, że to tak jak muzyka daje duże możliwości właśnie samorozwoju i satysfakcji przede wszystkim. Koncerty czy też wydane płyty. Jest to jakiś taki dorobek, który oczywiście daje satysfakcję. To są fakty, możemy pokazać. Wydaliśmy płyty, to jakieś nasze produkcje. Największą satysfakcją jest przeżywanie muzyki na żywo. Czyli w momencie koncertu, kiedy się jest na scenie, kiedy się gra, to jest taka misteria, taka magia sztuki, bycia na scenie i tworzenie tej aury, przez które jakby muzyk przekazuje swoją energię, swoje myśli, swoją muzykę publice. To jest chyba najprzyjemniejsze. Jeżeli na naszych koncertach są ludzie z Bałkan, to oni od razu wstają i tańczą. Jakby dla nich nie istnieje muzyka do słuchania, tylko do tańczenia. Jeżeli jest bardziej muzyka właśnie północnoeuropejska czy też polska, jest to muzyka bardziej słuchająca. Ja na pół jestem Bułgarem. I też często bywam w Bułgarii, dla mnie te światy jakby się przeplatają i ani nie jestem w pełni Bułgarem, ani nie jestem w pełni Polakiem. I to przez to ciężko mi też powiedzieć o tych różnicach, ja raczej widzę punkty wspólne. Miłość do kultury, do muzyki, do sztuki, to nas na pewno łączy.